Dzień dobry Państwa i moim gościem jest Zofia Romaszewska, obecnie współpracowniczka prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Czy to jest kłótnia w rodzinie, to co widzimy, ten spór między prezydentem a PiS-em? Tak w każdym razie miał to określić Andrzej Duda, a wiemy to z relacji Jarosława Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że jak tak określił, to znaczy, że jest. No. No ale to właśnie, jak daleko mogą zajść te kłótnie w rodzinie, bo to zaraz się skończy naprawdę, jak już zażartował któryś z polityków Platformy, założeniem niebieskiej karty, czy jakiejś tam innej karty. Nie, znaczy nie sądzę. Ja sądzę, że to zbliża się do szczęśliwego w tym wypadku końca jakiegoś. Czyjego końca? Mam nadzieję na końca tych negocjacji. Ja mam wrażenie, że to jednak nie będzie taki koniec, o jakim pani chyba mówi. To znaczy, pani tu widzi jakieś pole do kompromisu? Znaczy ja sądzę, że po prostu PiS obejrzy swoje błędy. No, każda sytuacja wymaga oczywiście, no nikt nie podejmuje najlepszych decyzji, ani PiS, ani prezydent, ani nikt. Więc gdzieś wszyscy się obejrzą bardzo szczegółowo, co wymyślili, no i dojdą. Tutaj nie ma mowy o kompromisie, no, ustaleniu, jaka jest najlepsza droga po prostu. Dlatego, że ciągle się mówi o jakimś kompromisie, zupełnie jak była jakaś wojna i ty mi dasz to, ja ci dam to. Nie, to po prostu chodzi o to, żeby wybrać naprawdę, to ma być dobra zmiana, proszę pana, to ma być dobra bardzo ustawa. No i tyle, ile można w tym układzie i w tej sytuacji zrobić, należy zrobić. I myślę, że to zależy zarówno i panu Kaczyńskiemu, i panu Dudzie. No myślę, że obydwaj są tym zainteresowani. No to powiedzmy, co takiego jest w tych poprawkach Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent nie chce się na to zgodzić? Mówimy cały czas o poprawkach do dwóch ustaw, do ustawy o Sądzie Najwyższym oraz do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest takie ciało, które wybiera sędziów. No i teraz prezydent, jak rozumiem, chce, żeby tam była większość 3/5, czyli ponadpartyjna większość do wybierania członków KRS-u. A czego chce Prawo i Sprawiedliwość? No nie chce tego. Chce, żeby samo wybierało. No i to jest taka dosyć oczywista sytuacja, że jak ktoś ma pomysł, że ma się podzielić władzą, a drugi, że nie, to no to, że ten, co nie, to jest partia w końcu. Prawo i Sprawiedliwość nie chce się dzielić władzą, tak? No pewno, że nie. No tak, tylko że w takim razie oni mają większość, to może się nie podzielą, może nie będzie żadnego porozumienia między prezydentem a PiS-em. Nie, no mam nadzieję, że jednak dojdzie, wie pan, do porozumienia ze względu na to, że przywódca jednak, nasz przywódca, że tak powiem, czyli Jarek Kaczyński, no jednak mimo wszystko ma mnóstwo rozumu, ma mnóstwo, myślę, że nie chce tego, żebyśmy stali się jedyną partią, jaka tylko ma być tutaj, bo to wtedy no, nie będzie to dobrze. No dobrze, tylko w takim razie, co takiego w tych poprawkach jest? Co takiego jest w ustawach, co budzi pani niepokój? Największy niepokój we mnie budzi to, że one są takie bardzo antyspołeczne i bardzo, znaczy przynajmniej ta o Sądzie Najwyższym i te wszystkie te, znaczy czy wszystkie, to może bez przesady, ale w każdym razie ogromna część tych powiedzmy pomysłów dotyczących tego, żeby apelacja nadzwyczajna była od momentu, kiedy weszła nowa konstytucja do 97 roku, czyli od momentu, kiedy już się ona w ogóle zlikwidowano rewizję nadzwyczajną, czyli żeby można było oglądać sprawy ludzi niesłychanie pokrzywdzonych, bardzo niesprawiedliwymi. Apelacja nadzwyczajna to powiedzmy, to jest sytuacja, w której mimo prawomocnego wyroku sądu można wrócić do jakiejś sprawy, tak? Tak. I można do niej wrócić merytorycznie, to znaczy zainteresować się, jaki był w ogóle, bo problem teraz jest taki, że jest kasacja, też się wraca do sprawy. Natomiast to są tylko błędy formalne, które mogły być po drodze się stały. Dobrze. Pani Zofia, ale to są jednak, mam wrażenie, detale. To znaczy tak naprawdę spór jest chyba większy. Czy to jest spór o, tak jak pani mówiła, o władzę? Bo pani mówi tak, że to nie jest żaden kompromis, tylko walka o bezwzględną władzę. Mam nadzieję, że w Polsce nastąpi reforma sądownictwa, a nie zawłaszczanie demokracji. No właśnie, to jest zdanie bardzo ważne. Może bardzo takie zdecydowane, ale bardzo ważne. To jest zasadnicze zdanie oczywiście, ale proszę pana, w sytuacji, jeżeli w Izbie Dyscyplinarnej na przykład ma nie być spraw, które dotyczą przewlekłości, czyli dotyczą obywateli,
również nie ma, znaczy tych sędziów, którzy takie rzeczy robią, bo przecież nie obywatele w Izbie Dyscyplinarnej będą oskarżani, tylko sędziowie. Jeżeli nie ma być Izba Dyscyplinarna, nie ma mieć ławników, czy nie ma mieć żadnego absolutnie oglądu zupełnego z zewnątrz, takiego po prostu zwykłego, zdrowego rozsądku, to jest bardzo niedobry sygnał. No dobrze, proszę powiedzieć, czy prezydent panią wspiera? Ma pani wrażenie, że w tych całych pani bataliach teraz czuje pani poparcie prezydenta? Wie pan, trudno mi powiedzieć bardzo, dlatego że urząd prezydenta to jest urząd prezydenta, ja go szanuję i no bo ja wiem, mam oczywiście, mnie się wydaje, że to ja usiłuję wspierać prezydenta, ale bo ja wiem. Chodzi o to, że występuje pani w mediach i po każdym takim występie no, spotyka panią jakaś taka niebywała, myślę, fala hejtu i jakiejś, to już nawet nie jest krytyka, tylko rzeczywiście coś znacznie gorszego. Tak, nie, pani no, się oczywiście, śmieje. Oczywiście, ale wie pan, ja jestem niesłychania, czy trudno być przyzwyczajona, bo się nie jest przyzwyczajonym do nieżyczliwości ludzkiej, to nie jest miłe, ale wie pan, jak zaczynało się na rzeczy RP w 89, 90 rok, to też niestety, tylko wtedy był jeszcze Zbyszek, czyli mój mąż i muszę powiedzieć, no było wiecznie, byliśmy jakimiś oszołomami, niedouczonymi, nie takimi, ta sama pani Pawłowicz w Gazecie Wyborczej wtedy wypisywała, że w ogóle taki malutki człowiek do wielkiej marynarki się szykuje do NIK-u, ani nie ma pojęcia, co ma robić i tak dalej. Więc jestem niesłychanie przyzwyczajona do tego, że jak się ma bardzo wyraźnie inny pogląd niż obecna, niż istniejąca partia rządząca, wówczas to Unia Wolności była, to dostawaliśmy po tyłku niesłychanie zupełnie, nie mniej niż teraz, tylko że nie było takich forów społecznościowych. No właśnie, bo teraz media społecznościowe są takim miejscem, gdzie wylewa się taki hejt i wtedy było też wiadomo, że nie należy się z nami kontaktować za nadto, bo się nie zrobi kariery i tak dalej. Nie, to wszystko było bardzo podobnie. Pół Warszawy mówi, że już wkrótce dojdzie do rekonstrukcji rządu i to nawet do takiej rekonstrukcji zasadniczej, bo ma się zmienić premier. Czy pomysł, by Jarosław Kaczyński został szefem rządu, to dobry pomysł? No ja uważam, że bardzo nawet, ale to trudno mi powiedzieć. No ja się rzeczywiście na tym nie znam. Akurat na tym się nie znam. O ile na sądownictwie się znam, bo żyję tym ileś lat. Naprawdę bardzo już dużo. To ja wiem. No, ale sama pani mówiła, że mamy bardzo dobrą panią premier. No tak, też no tak uważam. To po to zmieniać bardzo dobrą panią premier na Jarosława Kaczyńskiego? No bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem do pani premier i do wszystkiego, to wydaje mi się, że no mądrość pana Jarosława Kaczyńskiego, no po prostu, no w ogóle nawet nie przystaje do mądrości pani premier. Mm. No tak, ale nawet jeżeli Jarosław Kaczyński jest tak bardzo mądry, to czy jest obdarzany taką sympatią jak Beata Szydło? Bo cokolwiek mówić, wyniki poparcia dla rządu są bardzo wysokie. Ja muszę pan powiedzieć, że problem jest taki, że Jarosław Kaczyński znalazł się w polityce, to nigdy w życiu nie miał dobrych sondaży, po prostu dlatego, że mówił to, co uważa, a to jest zawsze bardzo niedobrze, dlatego, że to wymaga od ludzi myślenia, jakiegoś innego zdania, niż obowiązuje w danej sytuacji. Także z tego punktu widzenia jest to oczywiście kłopot, ale premier nie musi mieć najwyższego poparcia na świecie. O tym, kto powinien z tego rządu wylecieć, a kto powinien pozostać. Oraz o tym, co dalej z aneksem do raportu o likwidacji WSI, porozmawiamy w rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to właśnie, to kto powinien zostać w tym rządzie, że zaczniemy tak optymistycznie? Który z ministrów naprawdę się sprawdził i w rządzie, czy to Beaty Szydło, czy Jarosława Kaczyńskiego powinien pozostać? No jest paru ministrów, tylko że ja sądzę, że ja w personalia nie powinnam wnikać, bo się za słabo na tym znam. To znaczy, ja w ogóle ich wszystkich bardzo słabo znam. Tak jak oglądam, to oczywiście tam jest paru bardzo fajnych ministrów, zdecydowanie doskonale, bardzo, bardzo dobrych. No to kto się tak pani bardzo podoba? Pani prywatne zdanie. Oddzielmy, nie jest to zdanie prezydenta Dudy, tylko pani. Wie pan,
Znaczy ja pamiętam, że nie lubię tutaj, bo nie chciałabym czyjegoś, bo ja po prostu na przykład nie mam zielonego pojęcia, kto się zajmuje drogami na przykład, więc jak ja mam tutaj osądzać, a być może bardzo dobrze to robi na przykład, albo bardzo źle, nie wiem. To tu jest, dlatego nie wymienię panu żadnych nazwisk. Nie mówiła pani o tym, że jeżeli Zbigniew Ziobro nie zajmie się naprawdę reformą sądownictwa, to powinien stracić stanowisko. Zajął się? Nie mam pojęcia. Myślę, że nie, dlatego, że on jest bardzo zdecydowany z kolei w tym, żeby robić to, co robi. Także ja nie sądzę, żeby to należało Zbigniewa Ziobro. Zbigniew Ziobro jest jedną z osób, która usiłuje coś rzeczywiście zrobić. Że jak on to usiłuje zrobić, to ja mam bardzo poważne wątpliwości, ale to nie znaczy, że należy go natychmiast wyrzucić i jakieś takie nie wiadomo, co tam posadzić. On jest, to jest gość, który w każdym razie posiada jakąś linię, jakiś pomysł. A to jest dla mnie, zawsze szanuję taką rzecz. To kogo należałoby wyrzucić? No, wyjdzie na to, że tylko panią premier, reszta jest świetna. Nie, pani premier też można nie wyrzucać być może, ale wie pan, ja z panią premier mam taki problem, że ja tak jak oglądam to z zewnątrz, stąd się zdecydowałam na to jedno nazwisko, to wie pan, to ona bardzo słabo daje się radę z tymi wszystkimi ministrami, którzy mają, rozumiem, no niekoniecznie się muszą jej słuchać, a powinna ona rządzić rządem, żeby oni jednak się jej słuchali. No i co, Beata Szydło nie bardzo rządzi rządem. Słucham? Że Beata Szydło nie bardzo rządzi rządem. Tak, nie, zdecydowanie nie. No tak, to jest pewien problem dla premiera, natomiast charakterystyczna rzecz, nie ma pani takiego wrażenia, że nieco osłabła pozycja ministra Macierewicza, bo z jednej strony szef Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, bliski współpracownik ministra, stracił stanowisko, a z drugiej... Z kolei szanowany przeze mnie Piotr Wojciechowski, bardzo go szanuję, bo mam od czasów bardzo dawnych, to był jeden z nielicznych wówczas chłopców, którzy w ogóle się nie nabrali na pieniądze, na zaszczyty, także muszę powiedzieć, tu musi być też jakaś zmowa fizyków, bo on też jest, zdaje się, fizykiem. Znaczy, mówi się astronomem, ale to fizyka przecież. No dobrze. Nawet nie wiedziałam, że jest człowiekiem, jak to się mówi, co ma się robić, nie wiedziałam. No jak to pani nie wiedziała? Wszyscy to wiedzieli. No dobrze. Pani, a nic mnie to nie obchodzi. Zofio, dobrze. Jest ważniejsza chyba sprawa. Otóż zdaje się, że jest zgoda między prezydentem a Jarosławem Kaczyńskim, że nie ma powodu, by ujawniać aneks do likwidacji WSI. A zarówno szef kontrwywiadu wojskowego, jak i Antoni Macierewicz chcą, by ten aneks opublikować, ujawnić, oddać ministrowi. No i potem byłoby pewnie bardzo dużo spraw sądowych, których byśmy nie umieli pewnie poprowadzić tak, żeby one wyszły korzystnie. Ze względu na to, że pytanie, czy w tym aneksie rzeczywiście wszystko jest dobrze udowodnione, wszystko jest dobrze uzasadnione. Podejrzewam, że nie, skoro jest taki problem. No właśnie, zarówno prezes, jak i prezydent nie chcą go ujawniać. No to prawdopodobnie z tego powodu. A to chodzi o to, że ten aneks jest po prostu, przepraszam, lipny, że tam no, nie ma twardych dowodów. Znaczy, wie pan, ja myślę, że w niektórych sytuacjach jest bardzo trudno otwarte dowody, a rzecz jest dosyć oczywista czasami. A oczywistość nie zawsze się daje łatwo udowodnić w sądzie. Nie wiem nawet, jak zmienią tych sędziów na tych naszych sędziów, to może wtedy będzie dobrze. No nie. Pani Zofio, w weekend zebrała się zarówno Nowoczesna, jak i Platforma. Obie te partie inaugurują swoją kampanię samorządową, ale tak naprawdę raczej przypominają, że żyją i pokazują, że mają swoje nowe, dobre pomysły. Czy to będzie jakaś alternatywa dla PiS-u? Mówi się o koalicji tych dwóch partii. Nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że wreszcie ten PiS będzie miał jakąś normalną opozycję, zamiast totalnego sprzeciwiania się zupełnie nonsensownego. Bo naprawdę każdej partii jest potrzebna opozycja. A to coś, co oni prezentują, to w ogóle z opozycją nie ma nic wspólnego. No. Dlaczego? No dlatego, że jest po pierwsze nonsensowne. No oni w ogóle się zajmują tym, żeby w ogóle negować wszystko, że jest niedobrze, że jest źle, że jest okropnie, że ten jest głupi, że tamten jest jakiś tam i tak dalej. Natomiast nie ma merytorycznej dyskusji, że ja mam takie powody, że mi się coś nie podoba. No. No i myśli pani, że jak się zjednoczą, to pójdą po rozum do głowy? No nie wiem, nie jestem przekonana, ale może. To zostawmy opozycję, zobaczymy rzeczywiście, jak będzie wyglądało zjednoczenie. Na koniec jeszcze chcę wrócić do jednej sprawy. Minister Jaki ostatnio groził prezydentowi, że przejdzie do historii jak
Aleksander Kwaśniewski. Ale kto? Kto? Minister Jaki, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Groził prezydentowi, że przejdzie do historii jak Aleksander Kwaśniewski blokujący reprywatyzację. To wtedy, jeśli Andrzej Duda będzie się upierał przy swoich pomysłach na sądownictwo. No, mam nadzieję, że niezależnie od tego, jakbym nie podziwiała ministra Jakiego i jego pomysłu jednak ustawy warszawskiej i takiej odmiany ustawy warszawskiej na nowo, co mi się bardzo podoba, że to naprawdę świetny pomysł, no to jest głupstwo, które powiedział oczywiście. No tak, to się nie spodoba fanom ministra Ziobry i wiceministra Jakiego znowu. Mówiłem o tym hejcie. Co takiego się stało, pani Zofio, w Polakach, że tak chętnie wylewają jakieś wiadra z pomyjami na nielubianych przez siebie nie tylko polityków, ale w ogóle ludzi? Wie pan, to jest pytanie oczywiście dla psychologa społecznego. Myślę, że myśmy oduczyli się przez bardzo długo. Nie byliśmy obywatelami. Później przyszła Unia Wolności i powiedziała, że nadal nie mamy być obywatelami, bo oni wszystko wiedzą, wszystko mądrze nam zarządzą, a my tylko mamy wykonywać i zająć się własnym majątkiem i własną osobą. No i wie pan, w tej sytuacji ogromna ilość takiego normalnego zainteresowania publicznego przelała się w takie po prostu dosyć nonsensowne i to są takie pełne niechęci, bo to jest ogromna frustracja tych ludzi, ogromna niechęć do wszystkiego już naprawdę. Pewnie niektórych boli żołądek, niektórych kręgosłup, no i tak dalej. Życzymy państwu dużo zdrowia w takim razie i żadnych bólów żołądka, kręgosłupa i nie hejtujmy się w internecie. Tym apelem pozwolę sobie zakończyć. Dziękując pani serdecznie za wizytę w studio. Kłaniam się nisko. Do widzenia.